W tej chwili poproszę przedstawicielkę grupy EPL. Pani komisarz, praktyczne umiejętności kierowców, ich wyobraźnia, także szybka reakcja na potencjalne zagrożenia zwiększają bezpieczeństwo na drogach i to był istotny cel, którym kierowaliśmy się podczas prac nad dyrektywą dotyczącą szkoleń kierowców zawodowych oraz praw jazdy. Chcę podziękować zarówno panu sprawozdawcy, jak i sprawozdawcom cieniom za poziom dyskusji, otwartość na argumenty, bo dzięki tej współpracy udało nam się przygotować dokument, który nie tylko dostosowuje treść szkoleń do potrzeb kierowców, ale również do zmieniających się rozwiązań technologicznych oraz nowych wyzwań i zagrożeń. Duży nacisk położyliśmy na praktyczne szkolenie wsparte zajęciami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zwróciliśmy uwagę na ochronę środowiska poprzez umiejętność ekologicznego prowadzenia pojazdu oraz podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą używanie urządzeń elektronicznych podczas jazdy. Rozwiązaliśmy kwestię wzajemnej uznawalności kwalifikacji kierowców przez państwa członkowskie poprzez umieszczenie kodu 95 na dokumencie prawa jazdy lub karcie kwalifikacji kierowcy. Myślę, że ważną kwestią dla naszych wyborców stanowią wyłączenia z obowiązku szkoleń, ale ostatecznie to państwa członkowskie będą decydowały, jakie podmioty i jaka odległość będą wyłączone spod dyrektywy. Podsumowując, myślę, że wynegocjowany tekst będzie miał pozytywny wpływ na jakość i poziom wykwalifikowania europejskich kierowców zawodowych. Dziękuję bardzo. Grazie.